Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farming Center 19. Tak, dzisiaj prasujemy sobie słomę. Tylko pierw musimy sobie zakupić. Dobra cena słomy się zapowiada. Także elegancko. Od razu się sprzedaje, od razu będzie kasa z tego jeszcze. Tylko technologia Belno Kuna już na własność sobie kupuje. Mam 911 tysięcy, ale spokojnie, do tego zaraz wrócimy. Do stanu. Co mieliśmy nawet ponad, będziemy mieli ten stan, no bo... Belki sobie walniemy 20 ton. Oj. No i muszę sprasować wszystkie pola. A w kolejnym odcinku... Szczerze mówiąc, nie wiem, co będę robił w kolejnym odcinku. To się dowiecie w kolejnym odcinku. Bo ja sam nie wiem, to jest 37 odcinek, jakby ktoś pytał. No i dobra, i prasujemy tą słomę. Tutaj z tego pola nic nie będzie. Nawet belka nie wyjdzie. No także jedno pole już mieć będzie zawsze. I elegancko. Kombajnu nie mam własnego, także pomyślimy. A ja wiem, co muszę poza odcinkiem jeszcze zrobić tym. Muszę te cztery drzewa tam wyrąbać, co mi przeszkadzały. Nie, sprzeda się będzie kasiora. To raz, że będzie kasiora, a dwa, że będzie większe pole. No i taki jest plan. A dzisiaj, czyli 29 maja? Chyba. Chyba 29 maja. Dostałem rok temu laptopa tego, co teraz nagrywam odcinki na nim. Tak mi się zdaje, że chyba rok temu dostałem go. 28? Nie wiem, gdzie 30 jest. Ale coś tak 28 maja, coś ko... Albo coś koło 30 maja, tak go dostałem, coś pamiętam. Miesiąc przed rodzinami go dostałem, czyli to tak mogło być gdzieś 30 maja około. Nie wiem, ja tak mam zawalony ten komp, że będę musiał chyba te gry po prostu, które nie gram, czyli jakieś... Połowa gier, które mam na kompie, odinstalować. Nie no, może nie połowa, ale... W Rocketa tam sporo rzeczy sobie pogrywam. Także to... No, wczoraj na przykład grałem sobie na Zirku. Dzisiaj może sobie pójdę na Rocketa. Na pewno nie mogę CS-a wywalić, no bo CS-a gram codziennie. Farmingi... Gram. Może nie codziennie. Na przykład 13 już 2 tygodnie nie grałem, ale to szczegół. Już 13 tam 1 giga waży, to... Nie ma problemu z 13. No i na 54 na tym małym polu kostkę wyplułem. To jest więcej kręcenia niż roboty na tym polu zazwyczaj. Nie będę cofał, nie chcę się, przejadę sobie ten jeden przejazd na pusto. No bo nawet się jakbym zaczął od tamtej strony, to tak na to samo wyszło. No i prasujemy sobie tą słomę po prostu. Teraz można było tak fajnie na prost przelecieć, to dużo objechać. Ale nie, my tutaj nie... Nie będziemy prasować dzisiaj. Jego dużego. Oj, przepraszam. Bo ja wolę sobie te mniejsze pola oblecieć tutaj. Te mniejsze pola sobie nagrać. Oblecieć ładnie. Niż potem... No, rozumiem to. Te mniejsze pola sobie nagrać. Niż na tym dużym zawsze zjeździć. Bo te duże też pewnie wam się znudziło pole. Tam praktycznie większy przecinku na tym dużym była. Na prasowanie sobie pomyślałem sobie, że mam tyle pól, no to mogę sobie zrobić na tych polach prasowanie. Bo tutaj na tym polu nie było nic nagrywane. One były po prostu tutaj kupione. I na odcinkach nic nie było tutaj robione. Najmniej nie przypominam sobie, żeby było coś na odcinku robione. No nie, ja je tylko na odcinku kupowałem. Na odcinku to ja tylko kupowałem te pola. A tak, żeby coś na nich robić, to... To nie robiłem. Dlatego jest super okazja na to, aby to naprawić teraz. On miał być żniwa na tych polach, co jest zrobione, ale... Jak wyszło, że kosiłem inne pola. Pomyślałem sobie, że jak kupię prasę, to od razu tu przylecę na te pola prasować. I tak też... Oj, przepraszam. I tak też się stało. Tutaj na tym polu już dwie kostki leżą. I będzie trzecia leżeć. No, po idealu, no to... Są tak jakby dwa przejazdy mojego case'a, co miałem.
Ale. O! Zapotrzebowanie na coś. Jakąś roślinę, tylko na co? Owiec 2600. Prawie. Huerele. Nie posiadam takiej uprawy. No, 900 tysięcy. Dwa kombajny będą kupowane, no to na pola i będzie idealnie wtedy, żeby kupić coś. Może te dwa kupić? O kurde, Żyda walnąłem. No dobra, trudno. Bo wiecie co, ja od razu sobie te dwa pola kupię. Bo ze słomy i tak mnie będzie stać. Albo kupię jeszcze to. To kupię. To kupię. I to kupię. Ile mamy? 600 tysięcy? No dobra, to wystarczy. No 200 tysięcy ze słomy powinienem zarobić. Także to są nowe pola na ten sezon. Więcej nie przewiduję na razie. Chyba, że po zakupie kombajnów będzie jeszcze stać mnie. Na jakieś małe pole, tylko tanie. To też fajnie by było zakupić. Co ja kupiłem? Buraki, dwa jęczmienie. Buraki, dwa jęczmienie i poplon. I rzadkie foleistą. No także rzadkie foleista też bardzo fajna. Się przyleci to talerzówką. Talerzówką się przeleci. I będzie. Co będzie? Będzie tam jakieś lekkie nawożenie dostanie. Pole. Już nie będę wtedy musiał tyle ładować nawozu w siewniku. Na samym starcie, że no, mogłem sobie od tej strony wyjechać. By było wygodniej od tej strony wyjechać. Ale no dobra. Nie aż. Oła. Chyba zapis był jakiś leciutki. Bo coś tak przycięło na chwilę. No ja sobie tutaj sprasuję te wszystkie pola. Dzisiaj. Przygotuję sobie save'a już pod kolejny odcinek. W kolejnym odcinku będziemy chyba już walczyć. Już będziemy walczyć z siewami. I będę musiał to wszystko po ten. Chyba będę walczył z siewami. Albo będzie akcja pług. Ale chyba akcja pług będzie. Będziemy łączyć te pola. To wytnę te drzewka przecież. To trzeba będzie doorać. Nie wiem jak tutaj wygląda stan z tego słonecznika. Tam trzeba będzie luknąć. I tam trzeba będzie zobaczyć co tam ciekawego. Może bymy tak w kolejnym odcinku kupili kombajn? Już by mieli przy okazji słonecznik zebrany. Z 60-tki. Kto wie? Tylko nie wiem w jakim stanie jest ten słonecznik. Czy on rośnie, czy co on tam robi? Nie skład gry, tylko... A, on rośnie jeszcze. Ten jęczmień też rośnie. Także myślę, że w kolejnym odcinku kupujemy jeden kombajn. Tak, kupujemy jeden kombajn. Kupujemy jeden kombajn. Przystawkę do niego kupujemy. Albo nie kupujemy przystawki, tylko siebie pożyczy. Ale header będzie można już kupić. Header będzie można kupić. Do zboża. Na te dwa małe kawałki. Znaczy to tam na sieczkę będę walił, no bo to nie opłaca mi się na słowę.
19:15 trzeba zatrzymać. Nie wiem, jak tam słoma. No, stoi słoma. Albo w sumie na kombajn będę potrzebował 430, 70, 80, 500. No też 100 tysięcy mogę wydać na pola. Wykupimy jeszcze czwórkę, ósemkę i siódemkę. No jeszcze mi zostało kasy na jakieś małe pole. Za 30 tysięcy jakieś pole jeszcze mogę wyrwać. To kurczę, nie wiem. Nie wiem jakie. To jest akurat 50. Albo kupię tą 15, wiecie? Tam są drzewa i blisko tartak. To jak najbardziej pasuje. Ja te drzewa będę po odcinku wycinał tam sobie. Ogarniam ten teren. Tego kasa będzie spokojnie na kombo i na kolejny odcinek. Kasa będzie na odcinek, nie bójcie się. Jest wszystko przemyślane. Wtedy tym jednym kombajnem już będzie fajnie się latać. Chociaż pewnie kiedyś jeszcze się dokupi ten drugi. Ale to później. Pierw trzeba myśleć o... O czym? No jakimś ciągniku mocniejszym, bo ten optum to taki trochę słaby. Coś lekko mocniejszego od optuma mi się przydało. Nie mówię, że 500 koni, ale jakiś mocniejszy ciągnik mi się jeden przydał, żeby do tego silnika ciągnąć. A pod górki to on jednak trochę traci mocy. Na opartego by poszedł, nie? Ale wieta. Nie wiem, pomyślę. Ciężka sprawa to jest, powiem szczerze. Przyznaję się. No ale ze słomy dostanę kasę, to jeszcze będę mógł kupić jakieś pole, ale nie będę kupił na razie pól. Bo to jest... O, tutaj pszenica jeszcze. Ale pól już ma ładnie nakupione na tej mapie. Także jeszcze myślę, że dobre jest dwa sezony. Może nie dwa, ale... Myślę, że może nie dwa, ale... Nie no, osiny raczej szybciej... Nie no, osiny szybciej skończę. Bo jest taki plan, żeby w środę wleciał 101 odcinek. A na 101 odcinku wypada... zbiór soi. Który będę nagrywał prawdopodobnie w po... Nie no, jutro mam koniec, jutro jest poniedziałek. Nie wiem, do której mam lekcję, chyba do 14. No, do 14. Czyli w domu bym był... 14, prawie 15 bym był. 14:40, no to bym mógł go nagrać. Jutro, na poniedziałek, czyli na środę by było. A na piątek to bym... Na piątek mam czas. Na piątek wtedy by fest bym upadł. Nie, na czwartek, sorry. Na czwartek głośno wypadało. No, na czwartek głośno wypadała. Co ty głupi? Na czwartek głośno wypadała. A na sobotę... No tak, to tak by chodziło. A na sobotę by była wtedy... Musiało być...
by musiał być Felsbrun. Jakoś tak. Dlatego chcę to musimy skończyć. Aby były dwie serie. By odcinki się pojawiały co 4 dni z danej serii, a nie co 6 dni, tak? Chociaż dzisiaj powinna być kolonia na kanale, czyli w niedzielę. Wtedy wszystko grało. Ale że wolałem sobie zrzucić odcinek z CS-a, żeby coś innego, bo na kanale ciągle farming. No i mam 71 godzin tutaj, na tej mapie. Ale jeszcze trochę będzie... Trzeba dokupić. Znaczy, no nie w tym sezonie akurat, ale... Ogólnie do końca mapy jeszcze trochę trzeba będzie dokupić. Ale to spokojnie, damy radę. Damy radę. Bo jak nie my, to kto? Obiecałem, że skończę kolonię, to skończę. Mamy 37 odcinek, 38 będzie nowy kombajn. I będą też żniwa tam, bo będzie czas kręcony. Będą żniwa tego i tego. No, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy. No i resztę odcinka będę sobie okupić z Graf CS-a. Aż dziwne, że jeszcze nie pisano na Discordzie, że mam przyjść. No, ale pewnie za rano piszę. Bo w sumie mógłbym iść. No bo takie 20 minut prasowania słomy by wystarczyło, bo te nowe pola wam pokazałem. No i trzeba jakąś talerzówkę będzie ogarnąć tutaj, jeszcze, do Optuma. Myślę, że tą 8-metrową sobie Wadarsztata ogarnę. Ten do Optuma idealnie by było i by było wtedy też talerzowanie rzodkwi fajne by było. Coś ciekawego by było na odcinku. Tylko wtedy musiałby być pierwsze próby zbadane, wierzę. Tej 61, ale to się da zrobić. Żeby na odcinku kupić ten kombajn z headerem, jeszcze do tego kupić talerzówkę i to by było kozak. I to by było kozak. Dobra, sprasuję to pole. Na tym odcinku i kończymy. A tą resztę słomy, czyli tutaj ten środek, co został. Au. Niby te dwa pola, ale w kolejnym odcinku, czy tam za dwa odcinki już będzie jako jedno pole. Nie to, żebym coś sugerował, ale... Te wszystkie drogi się tu przeora. Ten zagadnik też tutaj malutki, błytny. O, mówię, że Kubik spisze. Dobra. Więc trzeba będzie iść na tego CS-a. Znaczy... Iść... No pójdę, no bo... Serwa mam ogarnięta, jakby... Co jest? No to tak wolno chodzi. Steam, brak odpowiedzi. Wyjąć tego Steama. Nie wiem, co się stało. Ale to jest dziwna sprawa, powiem wam. Dobra, rec się recuje to. Halo! Jak ja się tu znalazłem? Czy się hamowałem? A dobra, no i zostało ile tu? 4 krótkie przejazdy. No raz dwa się to zrobi. Aż sobie światła zapalimy.
sobie tu miniaturkę zaraz capnę jakąś. A to może już na drugim polu sobie się zrobi miniaturkę, to tam bez problemu. No ale to na spokojnie. Mamy te trzy przejazdy. Coś tam tej słomy jest! Znaczy, no tylko, że nie można to patrzeć, że jest mało. No bo tak jakby... No. Jedna belka. To jest tak jak... Jedna taka kostka to jest jakby 5 kostek, nie? Bo mamy 20 tysięcy pojemność. A w belce oryginalnej mamy 4 tysiące. O dobra, i tak sobie staniemy i tu sobie miniaturkę zrobię. Czemu mam takie odcinki? Nie wiem. Dobra, ale to dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie mi kanał, podajcie na kolejny film. Trzymajcie się ciepło, cześć.